Dobra, no to nagrywamy. Tak, tak. Jesteśmy w 14. odcinku cyklu Niezwykli Podróżnicy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Gosia i Michał z Olsztyna. Tak, oczywiście się coś tutaj musiało pojawić, którzy będą nam opowiadali o swoich wyprawach rowerowych. To ty zadawaj pytanie, a ja tu będę na razie obsługiwać. Na początek, tak? To pierwsze pytanie. Na początek oczywiście nikt się nie zorientuje, jakie to jest pytanie. To będzie zupełnie nowe pytanie. Kim jesteście i czym się zajmujecie? I witamy serdecznie. Cześć. Tak jak nas przedstawiliście, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy lubią podróżować. A tak się jakoś dziwnie złożyło, że oboje kochamy rowery, więc podróżujemy na rowerach. Jak to się zaczęło w ogóle? Zanim zaczniemy już w ogóle o szczegółach podróżniczych, to jak to się zaczęło? Wiesz co, to ja nie wiem, o co do końca pytasz, ale jakbyśmy tak zaczynali do samego początku... Podróżowanie na rowerach pytam. Na początku był rower, tak to było. Ja miałam 5 lat, jak dorwałam rower z taczką, taki metalowy, a okazuje się, i był czerwony, a okazało się, że Michał miał taki sam, tylko zielony. Prawdopodobnie, koloru nie pamiętam, ale to był chyba zielony albo czerwony. A my we dwójkę poznaliśmy się też na rowerach, na takim... W Olsztynie jest taki projekt Olsztyn Aktywni i są różne aktywności, między innymi rowerowe, to był rowerowy zaawansowany wyjazd, taki całodniowy, no i ja pojechałam, Michał pojechał, no i się poznaliśmy. I tak to się zaczęło. O jakiej podróży albo o jakich podróżach będziemy dzisiaj rozmawiać, bo już tutaj kątem oka widzę, że zdjęcia są z najróżniejszych miejsc. O czym opowiadacie dzisiaj? Tak, jak się zastanawialiśmy, to w sumie chcieliśmy powiedzieć, bo mówiliście tutaj o tym, żeby pomyśleć o jakichś takich ważnych podróżach, więc chcieliśmy powiedzieć z jednej strony o podróży, jak kiedyś podróżowaliśmy, zanim nas nie było, jaką my we dwójkę, od czego się zaczęły rowery, jakie podróżowanie z rowerami i z sakwami, no i jak to dalej kontynuujemy, więc to jest jakby w ten sposób, nie konkretne podróże. Dobra. To taki był pomysł na to. No to będziemy słuchać wobec tego. No opowiadajcie, od czego to się w ogóle zaczęło, jak to było zanim, bo już wiemy, że na początku był rower. No i na koniec też było. Więc przed tym, jak się znaliśmy, to podróżowaliśmy też na rowerach, ale może niedaleko, rowerowo nie było to daleko, bo rowerami po Polsce, Czechach, a ja zanim się poznaliśmy, pojechałam do Meksyku, do Azji i mi się to bardzo podobało, ale zawsze gdzieś mi brakowało to, żeby pojeździć na rowerze, a nie tylko na nogach, bo gdzieś uważałam, że za daleko nie dojdę, a autobusem albo pociągiem to nie wszystko widać. A Michał chyba chodzi bardziej po górach. To u mnie zaczynało się też na początku od roweru, no bo kupiłem sobie rower, jeździłem rowerem i rower zawsze mi dał taką, jak gdyby, lubiłem po prostu brać rower i na weekend sobie gdzieś pojechać, że pochodzę z południa, mieszkałem blisko Czech, więc do Czech miałem naprawdę rzut beretem, zasadzie 6 km. I po prostu rano 7-8 wychodziłem z domu, brałem rower i wracałem po południu, jeździłem sobie tam po Czechach, no i tam kręciłem się tym rowerem. Później jakoś tak los chciał, że trafiłem do Olsztyna. W Olsztynie jak przyjechałem, to miałem trochę takie przygody ze wspinaniem i schodzeniem praw, bo uwielbiam być w górach po prostu, powiem tak, czy to może być rower, czy to może być spinanie, czy to może być, nie wiem, trekking, jazda na nartach, po prostu uwielbiam górę, nie? I po prostu początkowo miałem towarzystwo takie, z którym no, często w te góry wyjeżdżaliśmy, mimo tego, że przyjechałem z południa na północ, gdzie no, trochę nie chciałem się dostać do Olsztyna, bo to jest daleko od góry, a jak się okazało, przyjechałem, to wpadłem w takie towarzystwo, gdzie okazało się, że jeszcze częściej jeżdżę w góry, niż jak byłem na początku, znaczy na południu. Na południu tylko jeździłem rowerem po górach, a jak przyjechałem tu, to zaczęło się wspinanie, zaczęły się narty, zaczęły się trekkingi. No i później znowu przyszedł ten rower, nie? Później znowu poznałem Gosię i znowu wróciłem do tego roweru. Także aktualnie na tym etapie, co jesteśmy teraz, to bardziej praktykujemy rowery i bieganie. A te góry gdzieś tam, no trochę narty, skitury, bo też to się... Trochę, że tak powiem, na margines zeszło wspinanie i takie jak gdyby chodzenie po górach, ale gdzieś to na pewno do tego gdzieś w międzyczasie będę wracał. No, na razie są rowery. ale żeby było ciekawie, się później okazało dopiero później, jak już zaczęliśmy być razem, że w tym samym czasie też byliśmy w klubie wysokogórskim, że Michał pamiętał jakąś dziewczynę, która się tam gdzieś na jakichś zawodach spinała, się tylko nazywam ja. Więc gdzieś tam się to tak jakoś nam mieszało, bo te góry też gdzieś są bliskie sercu, także mojemu i... No, ale że właśnie to jest też ciekawe, bo ja uwielbiałam jeździć rowerem, ale właśnie z sakwami, a Michał bardziej tak wyczynował, znaczy może nie wyczynował, ale bardziej po górach, bardziej trudne tereny, bardziej XC, czyli zawody. I mi się jakoś nigdy nie pomyślałam, że ja mogę jeździć po górach na rowerze, bo to przecież ciężko, człowiek się... No w ogóle nie ma opcji, gdzie po górach na rowerze. A wyszło na to, że ja pokochałam dzięki Michałowi jeździć rowerem po górach, a on jeździć z sakwami właśnie nieśpiesznie, nie w zawodach i nie ścigając się, więc to jest takie fajne. No zmienia się trochę formuła jeżdżenia na rowerze, a co za tym idzie, no zachodzi potrzeba mania coraz innych rowerów. Tak, no i obecnie no trochę tak śmiesznie, znaczy może ci, co jeżdżą na rowerach, to są, nie jest, że tak powiem, maniakami rowerowymi, to może nie jest nic, że tak powiem, nadzwyczajnego, ale często tak mówimy znajomym, że jesteśmy we dwójkę, a mamy 7 rowerów, to, i chcemy kupić 2 dodatkowe. To mówią, o no to jak to tego, no tak, to że każdy rower służy do czegoś innego. Aha. A jak to niektórzy żartobliwie mówią, rowerzysta ma N plus 1 rowerów. No właśnie, że nie mamy 7, na przykład 3 i 4 na łeb, właśnie ale będzie więcej. Tak, no, jesteś w tej chwili poszkodowana. A e-bajka macie? Słucham? E-bajka macie? Nie, e-bajk to będzie na emeryturze. My się tak uśmiechamy bardzo i kiwamy głowami, bo już jest z 5 w ogóle bliskich nam wątków, nie? I bo z kolei Piotrek jest zapalonym też, to jest kolarz? Takim kolarzem MTB. MTB, no. Aha, o, to MTB. Coś moja... MTB. Ja jestem bardziej MTB, Michał bardziej XC. A ja mam zwykły rower, to już mi trochę wstyd, ale też się wstydzę. Zapraszamy was do Olsztyna, to tutaj, że tak powiem, pojeździmy i tak, będziecie zadowoleni. No dobra, to opowiedzcie, bo dużo jest tych różnych wątków, a my pewnie najfajniej by było w wątku takim rowerowo-podróżniczym. No bo trochę nam powiedzieliście o tym, że jak to się zaczęło, trochę powiedzieliście o tym, że te wasze drogi tak się przeniknęły i znaleźliście taki wspólny, jak słyszę, sposób na to, żeby dzielić tą pasję. Nas absolutnie nie śmieszy, ani w ogóle nie dziwi to, że ludzie na 2 osoby mają 7 rowerów. Ja się dziwię, że my mamy w ogóle jakby, nie, bo twoje są schowane w garażu po prostu, nie? To chyba dlatego tak jest. O, tu się przewija się dalej. Oczywiście. Dobra, to niech się czas przewinie. Ale opowiedzcie, jak to się zaczęło, bo te kierunki, które tutaj na filmiku nam się pojawiają i też pewnie te, które później będziemy na zdjęciach oglądać, no to są takie dość, widzę, egzotyczne miejsca. Jak to się stało? Gdzie jeździcie? Jak zaczęliście jeździć rowerami? Czy to jest tak, że dojeżdżacie w te miejsca i tam, czy jakby... Wszystko bym chciała usłyszeć. Dobrze, to tak naprawdę w roku, w którym się poznaliśmy, to był taki dla nas, w sumie dla Michała i dla mnie przełomowy w podróżach, bo Michał, ty pojechałeś wtedy na wspinanie na Pik Lenina, tak. A ja w tym samym roku pojechałam na projekt Afryka Nowaka, nie wiem, czy tam słyszeliście, no byłam w przedostatnim etapie. I to było takie trochę spełnienie moich marzeń, bo właśnie, żeby gdzieś pojechać dalej w taki świat nieeuropejski na rowerze z sakwami, ale nie miałam takich znajomych bliskich, którzy by tak chcieli pojechać, a sama oczywiście się nie do końca bałam, chociaż wcześniej sama już podróżowałam po Meksyku, w Batumii i nie był to problem, ale jednak z rowerem, z sakwami jakoś to wydawało mi się niemożliwe, no i jakoś tak wyszło bardzo fajnie, że mogłam w tym uczestniczyć. I ta Afryka Nowaka dała mi taką informację i przyjemność, że to jest dla ludzi zwykłych, że wszyscy mogą pojechać tak naprawdę z rowerem, gdzie tak naprawdę by chcieli, że to jest to, co naprawdę bym chciała robić jako podróże. I zaczęłam się tym dzielić i namawiać ludzi, których poznaliśmy właśnie w ramach tego Olsztyn Aktywni, byłem też, tam mamy znajomych, żeby pojechać na taką podróż już później, bo tak jak widać tam na zdjęciach, że też się gdzieś miesza, że nie jesteśmy sami na tych rowerach, tylko jest nas trochę więcej. żeby pojechać już właśnie nie tak zorganizowanie jak jakiś projekt, tylko po prostu jak parę znajomych, tak uważaliśmy jakaś czwórka, piątka to jest taki optymalny. I pierwszym takim naszym wspólnym to była Gruzja. O. Pojechaliśmy do Gruzji, która totalnie nas urzekła i byliśmy najpierw na tej części zachodniej, tak, na tej części zachodniej Svanetia i też Batumi, a teraz w ostatnim roku zrobiliśmy pętlę, dokończyliśmy, bo byliśmy na tej, w tej części północno-wschodniej i tam właśnie no i Omalo, i stepy, i Kachetia, i Tuszetia. Więc no, Gruzję kochamy sercem całym. Kochamy i polecamy, no, jest prześwietną po prostu. My właśnie kilka dni temu przeżyliśmy to, że nam Wizz Air odwołał lot do Gruzji na październik, no. Także myślę, że będzie opcja, że... cały czas, nie? Tak, a no właśnie, bo już miała być otwarta, a teraz się chyba z powrotem zamknęła. I ona chyba dla Polski właśnie się otworzyła, dla Polski niekoniecznie, więc to tak jakoś jest, się tam Dlatego póki co kierunek Islandia, ale nie o tym. Gruzja, przepiękny kierunek. Że ja mam pytać się dalej? To się nie, bo skończyliśmy na Gruzji, ale to nie wszystko przecież. Jasne. I no właśnie, to później było co? Później pojechaliśmy do Armenii. Albania była w międzyczasie, Armenia była, Ukraina się przydarzyła. Na rowerach i Kuba. Tak. Trochę inny kierunek już poza Azję. Poszliśmy już trochę dalej, nie tylko Azję, już dobra, postkomunistyczne, fajnie, lubimy ten klimat, świetnie się nam dogaduje z tym, mieliśmy po prostu naprawdę bardzo otwarci, ale gdzieś chcieliśmy coś innego, no i Kuba. No i pojechaliśmy właśnie, to też było w ramach w sumie trochę podróży poślubnej, ale byliśmy w czwórkę, więc ale tak to wtedy tak właśnie na 3 tygodnie pojechaliśmy. Więc tak, jeżeli chodzi o rower i cały czas w międzyczasie też uważamy, że nie tylko muszą być duże, dalekie wyprawy, ale też takie małe, krótkie, tydzień, weekend i one bardzo są fajnym uzupełnieniem, a dają naprawdę dużo radości. Jak przygotowujecie logistycznie takie wyjazdy z rowerami, ze sprzętem itd.? Jak to wygląda? Logistycznie, tak, jeżeli chodzi o samoloty, bo najczęściej gdzieś tam trzeba się dostać. No jak jesteśmy po Europie, no to, znaczy po Polsce, no to no próbowaliśmy na przykład na Ukrainę, no to z pociągiem. Okazuje się, że pociągiem jest trudniej przejechać z rowerami niż samolotem. Rower się po prostu pakuje, mamy takie użyte sakwy materiałowe. Linie lotnicze polecają też takie kartonowe, tylko jest problem z tym, że my gdzieś dolatujemy, no i później musimy wylatywać i znajdowanie tych później kartonów gdzieś tam w Albanii albo w Armenii przy lotnisku nie jest takie proste, więc mamy taki patent, że mamy takie torby duże materiałowe i te rowery w nie pakujemy, zabezpieczamy wewnątrz i też mamy taki myk, który możemy sprzedać, że najczęściej ta waga, jaką mamy na sprzęt sportowy, jest większa niż ten sam rower, więc tam ładujemy nasz bagaż, takie nie wiem, namioty, śpiwory, jakieś takie inne historie, więc mamy tylko bagaż podręczny i bagaż sportowy. Tak to się najczęściej kończy, więc okazuje się, że prawie właściwie aż tak dużo nie nadpłacamy. I tylko, że trzeba się tymi limitami cały czas pilnować i tam ważyć, czy to jeszcze możemy tą pompkę do roweru tam dorzucić, czy te klucze, które musimy mieć, no bo ze sobą mamy też cały taki podstawowy zestaw mechanika rowerowego, którym tutaj dzielnie zarządza Michał najczęściej. Torby też mamy szyte, sami szyliśmy tam z tego czasu. Miękkie są, co jest... No, o tyle fajne, że no, można je naprawdę zwinąć, zawinąć na bagażnik i łatwo przetransportować te kilka kilometrów gdzieś tam na metę. Gorzej by było z profesjonalnymi torbami sztywnymi albo po prostu z tymi kartonami. Także no, najlepiej, no, one może nie są super mocne, bo są już trochę podziurawione przez te mocne elementy roweru, ostre, ale no... Zamki też może nie są najwyższej jakości, ale no, są praktyczne, bo się zwija je i można je przetransportować, później zostawić u kogoś i odebrać. Też z takich myków, to wtedy robimy coś takiego, że właśnie robimy takie te zawiniątka z takimi rzeczami, które są właśnie tylko po to, żeby na podróż, bo tam w środku są najczęściej też takie folie bąbelkowe, albo takie płachty styropianowe, znaczy z takiego, no takiego miękkiego styropianu, żeby to jakoś zabezpieczać, czy tam taśma, żeby zakleić, to wtedy właśnie tak pakujemy i gdzieś albo w jakimś hoteliku przydrożnym, albo w jakimś miejscu, gdzieś tam, no gdzieś miło uśmiechamy się, czy dałoby radę zostawić na 2 tygodnie taki mały zawiniątko. I zawsze się udaje. Do tej pory się udawało. No bo mówicie o tym, że posiadacie 7 rowerów. Czy te rowery, które wykorzystujecie do tych długich podróży, one też są w jakiś sposób indywidualnie własnymi patentami przygotowane? Czy to są standardowo przygotowane rowery trekkingowe? Czy tam też macie jakieś swoje rozwiązania? Nic specjalnego w nich nie ma poza bagażnikiem. W zasadzie na tył nie korzystamy z bagażnika na widelcu z przodu i sakpak z przodu. Dotychczas dawało nam się, jeździliśmy w miarę w rejony, gdzie jest dosyć ciepło, w górach wiadomo, trzeba mieć jakieś tam cieplejsze ubrania, ale to nigdy nie było tak, że były przymrozki, czy jak na razie. Nie, w Afryce, jak ja tam jechałam, to było taki szon, ale faktycznie jest tak, że my staramy się minimalizować rzeczy, które bierzemy. Ja to zawsze mówię w ten sposób, że najlepiej zrobić w ten sposób, że wyjmujemy rzeczy, ile chcemy wziąć, później dzielimy to na pół. I tak jest jeszcze za dużo. Więc jakoś dlatego, jak czasami widzimy rowerzystów, że są z przodu, z tyłu załadowani jeszcze na bagażniku, nas to trochę dziwi, bo naprawdę zasady jakichś rzeczy w czasie podróży z ubrań, mówię, nie wykorzystam, więc jakoś niekoniecznie jest to tyle potrzeba. Dbamy o to, żeby były te wszystkie takie techniczne rzeczy, że w sensie, że jakieś zamienne, jakieś tam śrubki czy coś tam, ale to już ekspertem jest ten Michał. A z tymi rowerami to moja filozofia jest taka, żeby one były w miarę proste, takie, że można je łatwo naprawić, żeby było jak najmniej elektroniki w niej i takich patentów, które są w krajach albo w dalszych terenach, nie wiem, na wsiach, takim wow, a to powoduje, że są problemowe w naprawie. I też, że się potrafimy dużo rzeczy sami zrobić, chociaż mieliśmy przygody, gdzie trzeba było korzystać z pomocy ludzi, też to się dobrze, fajnie dawało. To zapytam o te podróże, które tak najbardziej Wam zapadły w pamięć, takie najważniejsze, takie z największą ilością, nie wiem, przeżyć, wrażeń, które zapamiętaliście. Jakie to są podróże, powiedzcie? My też o tym myśleliśmy, kto jest tak naprawdę najbardziej wrażeni. To nie są łatwe rzeczy. Aha. Takich, to z tych rowerowych, co na przykład mi się tak narzuca, to byliśmy w Armenii. Jeździliśmy po tej Armenii, i był pomysł taki, że może gdzieś z tej Armenii blisko wyjedziemy gdzieś. Myśleliśmy o Iranie bodajże, dobrze myślę. Iran chyba bodajże był sąsiedni do Armenii. Ale skończyło się na tym, że pojechaliśmy do Górskiego Karabachu. Pojechaliśmy do Górskiego Karabachu, gdzie wcześniej u nas w Polsce w mediach mówiono, że tam trwa wojna, że do Karabachu absolutnie nie jeździmy. Na stronie ministerstwa też były, że jest to strefa wojny teraz, że jak tam się jedzie, to na własną odpowiedzialność i tak dalej. Na miejscu, oczywiście nie planowaliśmy tego na miejscu, żeśmy jakieś takie gadki zaczęli w kierunku tej Armenii popytywać lokalnej ludności i okazuje się, że można jechać, jest tam w zasadzie trochę, trochę gdzieś tam, tak jak oni to tłumaczyli, że gdzieś tam popili, postrzelali się na początku roku, ale jeden mówił, że ma syna w armii i gwarantował, że jest okej. Później z innych źródeł też tak dopytywaliśmy, okazało się, że też w zasadzie to nic strasznego nie jest, okazuje się, że tylko jak gdyby media trochę jak gdyby rozkręcają i robią z tego sensację. I pojechaliśmy do tego Karabachu, przejechaliśmy 180 km przez 3 dni bodajże. Było rzeczywiście trochę wojska, ale byli ludzie pomocni, którzy nam jak gdyby też pomagali wielokrotnie i wcale nie było niebezpiecznie, jak gdyby to było pokazywane w mediach. No, problem jedyny był taki, że okazało się, że wjechaliśmy drogą jedną, którą praktycznie było zdziwienie, czemu żeśmy tamtędy wjechali. Wjechaliśmy, bo była droga asfaltowa, to wjechaliśmy. A przy wyjeździe okazało się, że nie mamy wizy na pobyt, więc przy wyjeździe trzeba było się wrócić, załatwić wizę na to, żeśmy tam byli 3 dni i... No bo wyszło na to, że myśmy wjechali i chcemy wyjechać. I oni nam mówią, fajnie, chcecie wyjechać, ale niemożliwe, żebyście wjechali, bo nie macie wiza. Możliwe, bo wjechaliśmy. I to było w górach. I oni do nas, dobrze, ale nie wyjedziecie bez tej wizy, musicie się wracać do Stepanakertu. A to było z powrotem w dół, do góry i znowu pod górę. I to takie, bo myśmy akurat zrobili sobie transport do tego przejścia granicznego i później już mieliśmy jechać na rowerach. I to byłoby co najmniej 1 dzień drogi, żeby wrócić w jedną stronę i w drugą stronę, żeby wrócić z tymi wizami, które po prostu chodziło też, żeby je za nie zapłacić i tyle na temat. A oni do nas, nie ma problemu, my załatwimy wam transport, nie ma problemu. Załatwili nam transport. 2 chłopaków zostało z rowerami całymi gratami. My ja z drugim kumplem pojechaliśmy to załatwiać. Też akcja na zasadzie wchodzimy piereryw. Nie wiadomo, kiedy się skończy, przerwa obiadowa, a kiedy nie, ale też było ciekawe i jesteśmy w tym ministerstwie, a taki gościu schodzi schodami i mówi, wy jesteście z Polski, a my no tak, tego nie wiem, na twarzy mamy, nie wiem, flagę mamy na sobie, a ja was widziałem wczoraj, jechaliście, nie pamiętam, wtedy to było do jakiego monasteru jakiegoś i on powiedział tą nazwę tego, gdzie my jechaliśmy, mieliście białą flagę przy sobie. Na rowerze. My, że tak, to my. On mówi, a ja wam pomogę. I on mówi, dobrze, to za chwilę was załatwię, żeby ta wiza zaraz była. Mówi, faktycznie jest teraz przykro, ale za pół godziny przyjdźcie, to już będzie i faktycznie poza tą kolejnością nas tam wrzucił, żebyśmy od razu dostali tę wizę. Więc takie właśnie historie. I nas ta Armenia zdziwiła w tym znaczeniu, że już po Gruzji nam się wydawało, że bardziej gościnnym nie można być, że to są tak otwarci ludzie i tak naprawdę z takim sercem na dłoni, ale się okazało, że Armeńczycy są jeszcze bardziej gościnni, jeszcze bardziej zapraszają, jeszcze bardziej są gdzieś tak nas próbują gościć. No i to było takie zaskoczenie, bo jakoś tak nam się nie wydawało, że Armenia może być jeszcze bardziej gościnna niż Gruzja, tak. Aczkolwiek bardziej surowa w samym klimacie, jest biedniejsza, ale naprawdę ludzie na to serce na dłoni. To ja chciałam podpytać jeszcze o 2 rzeczy. Jedną to o to, jak planujecie takie wyprawy. To znaczy, czy to jest tak, że przylatujecie i myślicie sobie, a to pojedziemy w prawo i zobaczymy, co się stanie, bo wyobrażam sobie, że podróżowanie... Właśnie nasz kot chodzi. O, widzę ogon piękny, centrum uwagi. Że podróżowanie na własnym rowerze to jest taka całkowita wolność i tak to, jak to jest? Czy planujecie sobie wcześniej, czy wybieracie sobie punkty, czy jedziecie? Nie, mamy to już trochę przetestowane, nie? Że... Mamy trochę przetestowane, ostatnimi czasy przez te 5 ostatnich lat jeździliśmy w 4 osoby. Ze znajomymi. Nie, ostatnio nie w 3. W 3, ale tam 4 lata jeździliśmy w 4 osoby i było tak, że każdy jak gdyby za coś odpowiadał, szukał noclegów, gdzieś tam w necie za pośrednictwem jakichś tam znajomych. Tylko, że tak naprawdę... Gosia przeważnie to ogarniała, inny kolega trochę bardziej planował trasę, co było ciekawe, nawet jak byliśmy na Kubie, to tak przemyślał, żeby tą trasę poprowadzić, żeby nie było pod wiatr, tylko żebyśmy jechali w miarę z wiatrem. On patrzy, gdzie podobno są takie wiatry w tą stronę, więc gdzieś tam wyczytał. Ale... A na końcu jeszcze jak gdyby, ja często lubię robić filmiki z tych wypraw, więc ja sobie robię tak, że później montuję pół roku filmik z wyprawy i to jest powiedzmy mój wkład w całą tą wyprawę, a bywało tak, że na Ukrainę pojechaliśmy w zasadzie tak na wariata z mapą, że dobra, to tu sobie zaplanujemy, niektórzy z nas byli nie do końca zadowoleni. Znaczy, to wyszło trochę tak, że wiemy już na pewno, właśnie to, co Michał powiedział, że jednak taka formuła, że jakoś to będzie, nie jest najlepszą formułą, bo jednak nie jest tak, że się samo coś urodzi. Jednak, żeby coś się urodziło, trzeba trochę temu pomóc. I to jest tak, jak z jednej strony to, co Michał powiedział, to by wyglądało, że my mamy tak wszystko zaplanowane, a tak naprawdę jest tak, że my robimy pewien zarys, jakąś pętlę, jakieś miejsce mamy najczęściej, jeżeli chodzi o noclegi, to mamy pierwszy i ostatni nocleg, bo jak przyjeżdżamy z tym samolotem czy tam jakkolwiek i jak później wracamy, że mamy te noclegi, a te w środku to gdzieś się w trakcie tworzą, bo nigdy do końca nie wiemy, kiedy dojedziemy, gdzie ostatecznie dojedziemy, czy gdzieś nie zbłądzimy albo nie zjedziemy specjalnie, bo ktoś nam na trasie powiedział, że warto pojechać, ale bez tego szkieletu okazało się, że no, nie idzie, że jakoś się nie dzieje, a z tym szkieletem zawsze się dzieją takie fantastyczne historie. I no jednak jak ze wszystkim, jak z życiem, no, że samo się nie zadzieje. Trzeba trochę mocniej o to zadbać. Dlaczego nie mieliśmy szkieletu? No dlaczego nie mieliśmy szkieletu? Dlatego, że na Ukrainie mieliśmy super dokładne mapy i stwierdziliśmy, no tutaj nas nic nie zaskoczy, mapy i Ukrainy, mapa no, albo nie miała za dużo poziomu, co trochę utrudniało sprawę, albo była w dużej skali. A tutaj mieliśmy map, co nie miara, a to tutaj po prostu, tu za każdej chwili pociągu będziemy jechać, to sobie zaplanujemy, więc tu wszystko mniej więcej wiemy, gdzie chcemy jechać. No okazało się trochę tak później, że no... Że niekoniecznie. Że nie wszystkim się to podobało. Nawet nie o to chodzi, że ci się nie podobało, tylko tak naprawdę w pewnym momencie stawaliśmy w takich momentach, no dobra, to co dalej, gdzie idziemy? Jasne. I tak, a może tu i tak jakoś nie do końca było pomysłu, bo się okazywało, że to, co myśleliśmy, że warto pojechać, to może właśnie się okazało, że to niekoniecznie fajne, a gdzieś liczyliśmy, że kogoś poznamy tam gdzieś notując, to nam podpowiedzą, będą nam powiedzą w tym rejonie, co warto, a się okazało, że niekoniecznie i tak to jakoś szło opornie, więc dla nas ten motyw, że tak po prostu totalny żywioł, jedziemy i się zobaczy, jakoś nie zadziałał. Więc jakoś mając na uwadze taką doświadczenie, staramy się jednak zostać przy tym szkielecie. Ja tak was słucham i my tak dość podobnie podróżujemy, znaczy nam się jeszcze jakoś tak się nie zdarzyło. Znaczy, ale jeździmy się wspinać, ale nie jeździliśmy, nie podróżowaliśmy na rowerach. Tak, ale to jest też w ogóle mega inspirujące, ale taki koncept, że żeby jakąś ramę dla tej podróży stworzyć, to jest myślę taki, no jakby no tam też jest bliskie, nie? Że dobra, jakby tu i tu chcemy być, a co się wydarzy pomiędzy, no to zobaczymy. Czyli, że z jednej strony jednak mamy jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, że nie będzie bycie spontanu i wymyślania i... Nie, to my też. No, to tak. Chcemy włączyć teraz... A jeszcze tak, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, ale większość naszych noclegów jednak staramy się z namiotami tutaj zadziałać i nam to też bardzo pasuje, bo z jednej strony daje właśnie to, co mówiliście o tej podróży i wolności, a podróż na rowerze daje bardzo dużą taką swobodę i poczucie wolności i takiego samostanowienia. To ten namiot jeszcze, kiedy można po prostu w każdym miejscu w sumie, relatywnie w każdym, no bo wiadomo, i staram się też w takich krajach, gdzie tam jakby nie jest to problem, że się nocuje w namiocie. Daje naprawdę takie poczucie, że po prostu człowiek jest tu i teraz, tego jest przyroda, ta podróż, ci ludzie, których spotykamy i ten rower tak zbliża nas do tych ludzi, bo jak człowiek jedzie na tym rowerze, a najczęściej idziemy pod górę i jeszcze jest ciepło, no to jakoś zawsze ktoś się tam coś do nas coś powie, albo nam, to może wam coś dam, albo jakiegoś arbuza nam da, coś tam. Ale mówię, to nie jest na poziomie, że jesteśmy takie totalne biedaki, które w ogóle tylko pożałować i w ogóle strasznie sobie nie radzą, tylko bardziej takie naturalne, ludzkie, takie się budzą uczucia. To współczucie, jak po sobie w ogóle jeździcie. Tak, zawsze. Ale kto wam za to płaci? Kto wam za to płaci? Tak, kto wam za to płaci? Albo po co jedziecie na, dlaczego jedziecie po co na rowerze? Mój ojciec też zawsze mówi, ile tobie płacą, kiedy ty jedziesz po tych górach i się tak zażynasz. To co, może popatrzymy, może pooglądamy zdjęcia i trochę poopowiadacie o zdjęciach, jak już nam się to tak wszystko tutaj porozkręcało. Teraz Łysy zrobi to, co ja pewnie bym pomieszała zaraz znowu. Chyba tak, próbuj. Że przejdziemy do zdjęć teraz. Tak, że do zdjęć. Do pokazu, nie? Nie, tu mamy no tak, zdjęcia. Mamy na razie, tam właśnie tu się pojawiała też Albania. Tak, zrób tak. I teraz czy widzicie zdjęcia? Widzę, tak, widzimy. Dobrze. Trochę jest tych zdjęć takich, które są jeszcze wcześniejszymi naszymi podróżami, ale też tymi wspólnymi, bo to, co chcieliśmy pokazać, że ta podróż w naszym życiu była też wcześniej, była trochę inna, Aha. Ale gdzieś wspólnie nam się to fajnie ułożyło, że to jest na tym rowerze i jakoś to tam... Musiało tak było. Musiało, okej, okay, nic o czymś nie wiem, tak? Dobrze, ale dobrze, że wiem już. Ja tak łopcy zawsze dokładałam. To inaczej nie może. Dobrze, że ja zawsze marzyłam, żeby podróżować na rowerze, więc to się akurat fajnie spina. Tutaj mamy Annapurnę. Tak, mam? A do skiturów mam. Tak, to jest miłość, która dzięki Michałowi, bo ja skitury też uważam, że to absolutnie nie dla mnie, a się jakoś przekonałam mocno. Warunki brzegowe spełniasz. I na tych skiturach właśnie się zaręczyliśmy. To już inna całkiem historia. Ale jeszcze chciałam, zanim zaczniemy o zdjęciach, ja też tylko chciałam, bo jakoś tak mocno usłyszałam to, co Gosia mówiłaś, że te podróże jednak wcześniej były inne, jak podróżowaliście osobno i tak trochę słyszę, że tam się jakaś, nie wiem, czy nowa jakość pojawiła, czy coś takiego, to jaka jest taka główna różnica? No poza tym, że byliście osobno, teraz jesteście razem, to jakby w samym podróżowaniu. Jaka jest różnica, jak teraz jeździcie? Główna różnica? Dla mnie to, że faktycznie wcześniej jeździłam trochę po babsku, bo ja lubię trochę jeździć tak z dziewczynami tylko. I to mi to już zostało, gdzieś tam robię te wypady tylko po babsku. No i na pewno bez roweru, jeżeli dalej, to na pewno bez roweru. A zawsze gdzieś to w tyle było głowy, żebym chciała gdzieś dalej rowerowo i z taką ekipą, którą mogę zawsze liczyć. A tutaj było tak, ta ekipa się zawsze jakoś tam mieszała, nie była taką stałą. Oczywiście byli to, nigdy nie zdarzyło mi się tak, że był jakiś straszny problem z tymi ludźmi, że na wyjeździe był jakiś problem, to nie w tym rzecz, ale nie było jakiejś takiej, no bo teraz jest tak, że jak mamy gdzieś jechać na rowerach, to my wiemy, z kim mamy rozmawiać, że jedziemy. To jest moja jakby taka różnica. Nie wiem, jak u Ciebie, Michał. Znaczy ja miałem, tak jak mówiłem wcześniej, miałem takie, jakby mogę powiedzieć, 3 etapy. Jak mieszkałem na południu Polski, w rodzinnym mieście, no to w zasadzie podróżowałem sam. Albo brałem rower, jeździłem po Czechach gdzieś, bo tam miałem najbliżej, najciekawsze tereny, południowe województwo polskie, Czechy, Jaseniki, albo no jak nie było warunków, powiedzmy zima, no to zimą chodziłem na Kopę Biskupią i tylko czekałem, żeby była jak najlepsza pogoda, czyli śnieżno, mroźno i najlepiej ciemno, w sensie zamieć jakaś i wtedy sobie po prostu szedłem na Kopę też na parę godzin. Bo jakoś tak, nie wiem, no, nie było się z kim po prostu zgadać i tak dalej. No, doświadczyłem tego, no, jak czasami wcześniej czekam, żeby kogoś ściągnąć, żeby z kimś powiedzieć, no to nie było, no to siedziałem w domu, ale na studiach musiałem zaliczać semestr i stwierdziłem, że no dzisiaj ten sobie pojedzie nawet samemu, no to później, że jak po prostu wróciłem i już tego błędu nie popełniłem, że czekałem na kogoś, tylko po prostu brałem sam rower i jeździłem, to tak miałem jak gdyby takie samotne wyprawy. Później jak przyjechałem w 2006 do Olsztyna, no to tutaj wpadłem w towarzystwo z klubu wysokogórskiego, z którym zaczęliśmy wyjeżdżać w góry. W międzyczasie też poznałem innych znajomych, z którymi tutaj trochę tak chodziliśmy na marsze, przeważnie jakieś tam nocne marsze w piątek, bo też większość tam powiedzmy miała rodzinę, no to żeby tak, że tak powiem, pogodzić kumplostwo z rodzinami, no to po prostu wyruszaliśmy gdzieś tam o 18 do pierwszej, drugiej w nocy chodziliśmy i wszyscy byli zadowoleni. Później zaczęły się właśnie wyjazdy w góry, głównie na jakieś spinanie, narty, to też parę lat jeździłem z ekipą, no później poznałem Gosię i z Gosią no bardziej jak gdyby tutaj poszliśmy w rowery. No, zimą też lubimy sobie w góry gdzieś pojechać w Tatry albo do mnie tam na południe z nartami po prostu pojeździć. A korzystamy praktycznie z każdego wolnego czasu. No, weekend też, albo no wczoraj akurat mieliśmy taki spacerek tam na kilkadziesiąt kilometrów, żeśmy po trasie biegł ultra u nas tutaj w Olsztynie, więc no najważniejsze dla nas jest spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. I właściwie tak zgodnie z przyrodą. Tak, że nam bardziej chodzi w podróży o przyrodę i tą naturę niż o muzea. No to też jest ciekawe, jasne, bo jak już jesteśmy, no to wiadomo, że gdzieś do takich ciekawych miejsc historycznych też warto zajść, ale gdzieś no 80% natura, 20% miasta, albo nawet może czasami 10, bo gdzieś nas bliżej. To bym uzupełniła, znaczy nie to uzupełniła, tylko Patrycja to samo co Michał powiedział, że u mnie też jedna z takich podróży, która właśnie była do Meksyku i Gwatemali, ja pojechałam tam sama na w sumie 2 miesiące, bo tak akurat się mi zdarzyło, bo gdzieś miałam taki życiowy zakręt i musiałam sobie to wszystko jakoś poukładać. I też pojechałam sama, dlatego że po prostu, bo nie było, jakby nie miałam, w danym momencie gdzieś się nie zgrywało, żeby z kimś innym pojechać. I okej, to było bardzo ciekawe i takie dla mnie wartościowe, ale gdzieś, i to jest okej, i lubię czasami pojechać sama, ale jednak wiem, że lepiej mi jest w podróży niekoniecznie samej, niekoniecznie solo. Więc tutaj ten motyw, że zaczęliśmy razem podróżować i na szczęście mamy podobny pomysł na podróżowanie, czyli podobny poziom komfortu, poziom tego, że właśnie bardziej natura niż muzea, to też jest bardzo fajne i ten sposób spania w namiotach też nam bardzo pasuje i na tym samym jakby kierunku. No, jedyną taką trochę różnicą między nami jest to, że ja kocham jak jest gorąco, a Michał jak jest zimno. Ale tak was słucham i w ogóle też my mamy też takie podobne wątki, nie? Jakby takiego uzupełnienia się i w ogóle nawzajem dzielenia się, bo ja się przypadku zaczęłam wspinać, a ty się przy mnie zaczęłaś podróżniczo bardzo rozwijać. I tak jak cię słuchałam, Gosia, teraz to pomyślałam, że my kiedyś naprawdę nagramy serię, bo już mamy ileś tych wywiadów z parami, które razem podróżują i naprawdę robi się z tego taki cykl pod tytułem jak dobrać dobrego partnera. I są takie trochę, ja trochę tak śmiechem, żartem, ale naprawdę widzę dużo takich przełożeń, które się jakby przekładają i podróżniczo i życiowo, nie? Że jak się ludzie dogadują w podróży czy na wyjazdach, to też jakby życiowo też to inaczej wygląda. Ale tam było takie zdjęcie, gdzie Gośka naprawiała rower i jestem ciekawa, bo jeszcze o to was chciałam podpytać, o właśnie przygody pod tytułem co się stanie, jak się coś poważniejszego niż tam dętka wydarza. No my mieliśmy się o tym, że coś było takiego, że mieliście jakąś taką przygodę. Zawsze nie są to mocno poważne. No u mnie raz było, na Ukrainie była jedna mocna, to trzeba było ostro jechać. To było, tak. To, co widzieliśmy na zdjęciu, to my byłyśmy akurat z koleżanką na Cyprze i niefortunnie wjechałyśmy na takie przejście pomiędzy, no, jak jest ulica, jest pas zieleni, tak? Więc my tam niefrasobliwie zamiast po pasach, tym pasem zieleni i dalej. No, ten pas zieleni na Cyprze jest tak jak właśnie na przykład w Afryce, na Saharze, to już też przetestowałam, taki bardzo kolczasty. I okazało się, że każda z nas miała po 7, po 5 kolców w dętce i po prostu jedna i druga z przodu i z tyłu poszły datki, a to były jakieś 2 kilometry 3 od odjechania z lotniska, więc początek miałyśmy ciekawy i na początku nie, dobra, no jedną zakleiłyśmy, no tam zawsze jest jakieś ileś mamy zapasu, no ale jak można to na początek kleić, żeby wiadomo, nie zawsze można wszędzie coś kupić, żeby mieć zapas. I tak się tak 2-3 godziny pokleiłyśmy te dziury i powyjmowałyśmy te kolce. Dało radę, a z tych takich mocniejszych, no bo zawsze coś tam pęknie, coś trzeba przykręcić, coś przekręci śrubkę. Pytałem zazwyczaj bagażniki jeszcze do waszego wcześniejszego pytania do sprawdzonego sprzętu, no to przez te lata to wypracowaliśmy sobie dobry bagażnik. Tak, to jest pewnej firmy, nie będę tutaj reklamował, ale wiemy, które, bo kilka bagażników żeśmy zajechali, a teraz już mamy taki, że no polecamy, jak ktoś by się pytał, to powiemy. Dobra. A z takich właśnie, ale to właśnie też zawsze, ja to zawsze uważam, że jak człowiek coś lubi robić, to mu szczęście sprzyja. I z takich przygód właśnie, że poszło coś, co jest właściwie nie do naprawienia takim domowym sposobem, to są, u mnie poszło w rowerze pieski, czyli to jest ten mechanizm, który nakręca, że jak kręcisz pedałami, no to robi przełożenie, że się kręcą koła. To jest w środku, w kasecie i to jest ciężko. Zdarzyło się to w takim szczęśliwym momencie, że to było tak, że no bo ja już nie mogłam kręcić, ja nie kręcę, więc nie jadę, tak? I mogę ewentualnie prowadzić rower. Ale to było w takim miejscu, że było cały czas z góry. Myśmy 10 km było z góry na to, żeby dojechać do miejscowości większej, turystycznej w gruncie rzeczy, bo to właśnie było na Ukrainie, a tam nie była szczegół turystyczny, bo nie turystycznej to oni by nam tego nie naprawili. Więc z tej turystycznej podjeżdżamy do tego, tam miejscami trochę mnie Michał pchał, ale tak chwilę, żeby coś tam i dalej znowu w dół, więc naprawdę bajka, jeżeli chodzi o taki moment, na taką usterkę. No i podjeżdżamy do gościa, to ma taki warsztat rowerowy i też wypożyczalnię rowerów i on tak patrzy na te rowery. Mówię, nie, to jest za dobry rower, ja tego nie naprawię. I powiedział, że to te pieski, ale nie naprawi tego, ale że trzeba jechać do Iwana Frąkowska. I my, no mówi, ale to była sobota, słuchajcie, jakaś godzina 13:00, ten mówi, no ale ten warsztat tak do 15, do 17, pociąg dopiero w którejś tam godzinie, no to busikiem, no w tym busik to 4 rowery i 400, no nie ma szans, no to ja, no, więc... I on zadzwonił do tych ludzi, umówił, że ktoś tam będzie jechał, a oni mówią, dobrze, ale do 17:00 pracujemy, no później nas nie ma. Więc ja mówię, dobra, to chłopaki, ja jadę z tym rowerem, ja ich ubłagam, że mi to zrobią, bo jak wy pojedziecie, to oni powiedzą, że nie, że to będzie dopiero poniedziałek i tak dalej. Więc ja pojechałam z tym rowerem i jeszcze im tam w międzyczasie, bo dostałam ten telefon do tego no, rowerowego sklepu, tam im pisałam takim... rosyjskim, znaczy słowa niby rosyjskie, ale napisane łaciną, no to wiecie, bo nie miałam cyrylicy w telefonie, że tam, żeby na mnie czekali i tak dalej. Wpadłam za 4:55, słuchajcie, oni mi godzinę dłużej siedzieli i robili ten rower i ja się pytam, no dobra chłopaki, no to ile płacę? Oni nic, nie trzeba. Ja mówię, no jak nic, chociaż na piwo wam dam, oni no. Dla nas, to nie ma problemu, więc... Tak. Takie właśnie rzeczy się dzieją. Kurczę, a chłopaki wracali i jechali do mnie do tego Iwana Frąkowska pociągiem. I tam ledwo tam na ścisku taki. To było 200 km chyba trzeba było przejechać. Tak? Ale na jakieś 200 km? Dobrze słyszałem? Ja też tak 200 km, żeby tam do tego serwisu dojechać. Tak? Musieliśmy zmodyfikować trochę plany. Trzeba było ten serwis zaliczyć, więc trzeba było odbić trochę w innym kierunku. No i tak. No to, i tam tak się później wyszło, zaczęło mielić i tak dalej. Ja. Aczkolwiek no, przygoda była ciekawa. No. A jeszcze chciałam podpytać też jakby jeśli chodzi o sam przebieg tych wypraw, o kwestię bezpieczeństwa, czy bo takie, mam takie mieszane pomysły różne mi się w głowie rodzą, nie? Na ile podróżowanie z sakwami po prostu na rowerze, który z jednej strony pewnie zbliża do lokalnej społeczności, ale może też zbliżać do tej części społeczności, która aż tak bardzo życzliwa by nie była. Mieliście jakieś takie sytuacje, które były potencjalnie niebezpieczne czy niebezpieczne, czy takie, które no jakby nie byliście pewni własnego bezpieczeństwa z uwagi na ich wypadek? I powiem tak, to jest domena Michała. Michał, jak zawsze gdzieś, ja myślę, albo nasze tam ze Sławkiem, z nim Pawłem jeździmy najczęściej teraz właśnie, bo tam Paweł, to w każdym razie też ze Sławkiem i my ze Sławkiem zawsze wymyślamy jakiś kierunek i Michał, ale jest gdzieś tam, przecież tam strach, więc no nie, Albania, no przecież nie, kontrabanda, w ogóle strach. Na szczęście zawsze było tak, że wszystko było bezpieczne. No. Znaczy my się staramy też patrzeć na to, co się dzieje i jakoś mocno nie wchodzić w jakieś takie klimaty, gdzieś tam się nie pchać za mocno, gdzieś jakieś takie rzeczy, żeby... A to akurat Suwalszczyzna nam się pięknie pokazała, droga do raju. No tak właśnie, polecamy Suwalszczyznę. Że jakoś nam, no, może nam sprzyja opatrzność, jakoś może nie wyglądamy na takich, co tam mamy jakieś duże pieniądze, że trzeba nas zagarnąć. Też gdzieś, no, no bo wiadomo, że przed same dziewczyny to oczywiście to też można różne rzeczy mówić, ale no też różnie może być. Tutaj jakoś tak 2 chłopaków, 3 dziewczyna, no też gdzieś to jakoś bezpiecznie, nie zdarzyło nam się tak, żeby... Nie, na szczęście... Gdzieś tam jakaś... Nawet mi się nie zdarzyło, że nas ktoś mocno oszukał, wiecie, więc jakoś nie wiem. Super. Jakoś dobrze. W Karabachu była sytuacja raz taka, że robiłem zdjęcia i podleciał taki chłopak, no, że a tu robię, tu poligon jest wyskowy, jak to można i tak praktycznie no trochę żeśmy się wystraszyli, więc chciał aparat, to dałem mu aparat, ale no, to po chwili gadki, no to zobaczył, przejrzał te zdjęcia. Powiedzieliśmy, że skasujemy, więc najbardziej mi zależało, żeby jednak te zdjęcia dostać, no nawet jakby ten aparat, żeby kartę oddał przynajmniej ze zdjęciami. Dla mnie to ważne są zdjęcia i ten, no ale na szczęście oddał to i nie było żadnej afery. I tak no to myśmy, tak takie było zbiegowisko i tak, no trzeba było właśnie w takim momencie rozmawiać, tak? Bo oni tak było, był moment taki nerwowy i że tutaj są ukryte poligony i że w ogóle i że nie, że tutaj, że oni będą, oni bardziej się tak naprawdę nie to, że my coś złego robimy, tylko że oni mogą mieć później problemy i że muszą to zrobić i zniszczyć, bo będą do nich mieli pretensje, bo oni są obserwowani i takie jakieś tego typu były. Ale na szczęście też inni ludzie przyszli. Jakaś z 10 osób było, tak się zrobiło takie, ale to akurat właśnie. Są podróże w życiu, prawda? Więc takie też są. Tutaj jakbyśmy mieli wam teraz zadać takie pytanie, co zmieniły podróże w waszym życiu, nie? Właśnie. No to właśnie tak zmieniłem. Właśnie. To może przewiniemy. Przepiękne jest to zdjęcie. I tak słyszę, jak mówisz, Gosia, że jakby to była taka bardziej sytuacja, która jakby nie była intencjonalnie atakiem na was, tylko raczej ich własną obawą jakby o ich, nie wiem, procedury czy coś tam, nie? Mhm. Tak, a też nam się bardzo często zdarzało, ale na pewno w Gruzji, że policja na przykład do nas, że jak coś, to tutaj jest taka piękna historia, że tam wcześniej to zdjęcie, że było totalnie, tak, że było jakoś, to było chyba w Albanii i jakoś tak długo pojechaliśmy w górę i ciągle nie było wody i taki ja zobaczyłam węża i ten wąż ciągle nam towarzyszył i widzieliśmy, że tam płynie woda, ale przecież co mamy, no jest w środku ta woda i taka dziura była w tym wężu i ona tak fajnie tryskała, więc ja tak przystałam się do tej wody, chłopaki też tam się napili i oni pojechali, a ja tak się tak trzymam tą i tak piję i mi się ten wąż, słuchajcie, rozłożył na dwie części. Ja tak, Boże, cała wioska mi miała wody przeze mną. Co zepsułaś? Ja tak, włożyłam to, działa, nie, już nie ma. Więc to tak z takich właśnie przyłam wodę do wioski. Nie, a o czym rozmawialiśmy, bo się zgubiłam? Nie, bo rozmawialiśmy wcześniej o tych ludziach, później rozmawialiśmy o... Nie, o czym rozmawialiśmy? Nie, no, rozmawialiśmy o tych trudnych sytuacjach, które się zdarzały. Tak, sytuacjach, które były bezpieczne. A ja mówiłam o tym, że w Gruzji bardzo często nam się zdarzało, że na przykład policja mówiła, jak chcecie tu przynocować, to my was podprowadzimy i jak coś, to mówcie, że my wam kazaliśmy i że tu możecie nocować i że my jeszcze w nocy przyjedziemy zobaczyć, czy wszystko jest okej. Albo na Kubie też tak było, że nam mówili, to spokojnie, na plaży możecie nocować, nie ma problemu. Gdzieś mieliśmy takie poczucie takiego trochę nawet opieki tych ludzi. To też było na Kubie, jak ten taki dziadek nas prowadził, bo na Kubie często nocowaliśmy po prostu nad brzegiem morza, bo to było najlepsze tak naprawdę. Tam ciężko jest gdzieś w lesie, bo to są tak inne roślinność, że to naprawdę jest trudne. I jakoś widzieliśmy z góry, że ta przestrzeń nad morzem jest, ale jakoś nie było drogi, żeby tam dojść. I to tak jakaś dżungla, było taki las jakoś, i taki dziadek nas prowadził, parę ładnych... ale nigdy byśmy tamtędy nie przejechali, bo byśmy 30 razy się już zawrócili, że to absolutnie jakieś dziwne historia. On nas naprawdę z muzeum, z tym kijkiem tak szedł i nas tam prowadził. Myśmy tam próbowali jechać, też prowadziliśmy te rowery i wyprowadził nas w takie miejsce, gdzie praktycznie można było przenocować, więc gdzieś ta opieka zawsze bardziej doświadczyliśmy ludzi i tej troski, niż tego, że gdzieś było tak niemiło, niesympatycznie. Super. Kolejna w ogóle, mi się cudownie was słucha, bo to jest w ogóle kolejna opowieść o tym, że świat wcale nie jest zły, nie? Że powiem nawet, że są kimś dobry, a ludzie przede wszystkim. Tak. Normalnie są naprawdę okej. Ten wątek relacji z ludźmi za granicą i poza granicami naszego kraju i tym, że media budują taki wizerunek, że jest tak dużo niebezpieczeństw, że ludzie są niebezpieczni wszędzie, tak, trzeba się bać, nie? A w wywiadach, które do tej pory przeprowadziliśmy, cały czas odnajdujemy to potwierdzenie, że wcale tak nie jest, że jest wręcz odwrotnie, że ludzie są bardzo otwarci, że są stabilni, że pomagają, prawda? Media żyją z sensacji, więc oni po prostu szukają materiału na sensację, no, a tam gdzie kogoś skroili, kogoś napadli, no to wiadomo, że to się najlepiej sprzedaje. No to niestety nie ma, to nie ma w zasadzie, można powiedzieć, no wszędzie się zdarzają, bandyctwo się w każdym mieście zdarza. I to jest, z naszego doświadczenia widać, że to jest mocno przekolorowane. Dokładnie, a też ja bym powiedziała jakoś tak też, że bo nie wiem, na ile to jest, że oni nam pomagają, a na ile po prostu są dla nas życzliwi, bo jakoś my też się staramy mocno nie wykorzystywać tego, żeby ktoś nam pomógł, bo ci ludzie są najczęściej o wiele biedniejsi od nas, nie wiem, potrafili nas jakoś tam w tej Armenii, pamiętam, jakoś tam gościć, jedna jakaś taka kolacja, gdzieś tam wszystko wystawiali, a wiemy, ile oni zarabiają, widzieliśmy, ile kosztują te wszystkie rzeczy, więc staramy się unikać tego, żeby gdzieś nie było czegoś takiego, że no dokładnie, jakby nie nadużywać, a jest to jakaś taka bardziej troska i taka ludzka, zwyczajna wymiana jakiejś takiej radości, rozmowy, bo właśnie to, co zauważyliśmy, że ludzie naprawdę lubią rozmawiać i gdzieś ten, nie zawsze ważne jest, że nie do końca we wszystkich językach mówimy, bo po armeńsku nie mówimy, no tam po rosyjsku, ale w Albanii, gdzie no ja właściwie kończyło się na tym, że ja mówiłam trochę po hiszpańsku, oni trochę po włosku, no bo Albańczycy jeżdżą do Włoch, tak jak my kiedyś do Niemiec, czy tam do pracy, no to oni do Włoch, no to oni tam po włosku, a po tym hiszpańskim, więc gdzieś te podobne słowa dziś się pojawiały, dużo namigi i było rewelacyjnie. No i sobie tam porozmawialiśmy, pamiętam taką scenę, jak pchaliśmy pół dnia jednego i następne pół dnia rowery, bo taka właśnie wyszła jakoś tam, nam się coś tam zmieszało z tą trasą, i pchamy i taki pan jechał na tym motorku, pamiętasz, z tą żoną i taki był podjazd, że on też tą żonę musiał wysadzić, żeby podjechać, ona tam i jeszcze jej pokazywał, żeby mi pomogła pchać ten mój rower. No i tak siedzieliśmy na górze, jako oni też tacy zmęczeni, trochę odpocząć, my też siedzimy i on tak, wzięliśmy taki informator turystyczny, gdzie tam są jakieś słowa polsko-albańskie i tam coś próbowaliśmy rozmawiać, więc to fajnie wychodziło i po czym on tak, czy ty, czy któryś tam, że kontrabanda, że tutaj jest kontrabanda w tych górach. On, nie, kontrabanda, nie. Radość w ogóle. Słuchajcie, ale my już prawie godzinę rozmawiamy. W sensie, to nagrywamy, to już prawie godzinę rozmawiamy. I będziemy się powoli zbliżać do końca. To, bo tak, trochę usłyszeliśmy o tym, jak to się zaczęło, trochę usłyszeliśmy o tym, jak się poprzenikały wasze światy, jak sobie stworzyliście swój własny, taki po swojemu sposób na podróżowanie. Znowu usłyszeliśmy o tym, że świat wcale nie jest zły, tylko jest dobry, gościnny i jak się człowiek nie pcha w kłopoty, to kłopoty się raczej w niego też nie pchają same i jak się daje życzliwość, to się tą życzliwość od drugiego człowieka też dostaje. No dużo różnych wątków, ja to już w ogóle nas widzę, jak my jedziemy gdzieś rowerami, ja nie wiem, co my będziemy, jak my skończymy. To by było bardzo fajne. No, ja widzę, po prostu widzę to. Zacznijcie od Warmii, tutaj to was tak, to takie, się przejedziemy razem. My zawsze robiliśmy taką weekend, taki integracyjny, przed wyjazdem, więc to zapraszam na weekend integracyjny i takiego zobaczenia, czy faktycznie nam się dobrze razem podróżuje, czy właśnie że na to znaczy, my jesteśmy raczej taką, bo ja się może źle wyraziłam, jesteśmy raczej taką dwuosobową ekipą podróżniczą, nie zdarzyło nam się w ogóle z innymi ludźmi nigdy podróżować, ale to jest w ogóle wszystko mega inspirujące i właśnie o to was chciałam na koniec zapytać, jak mielibyście z tego ogroma, podejrzewam, że dziesiątek tysięcy kilometrów przejechanych na rowerach, z tych waszych wszystkich doświadczeń, z tego, co do tej pory razem i osobno przeżyliście, to jaka inspiracja dla ludzi, wiecie, jakby dla świata z tego płynie? Jaką inspiracją tak od siebie chcielibyście się podzielić z osobami, które, bo podejrzewam, że będą nas oglądać ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, może tacy, którzy chcieliby taką formę podróżowania zacząć uprawiać. Jaka inspiracja od was płynie dla innych? Tak, jedną z takich rzeczy to, co ja bym chciała powiedzieć, to warto się po prostu odważyć i nie trzeba zaczynać od razu od największych, dalekich podróży, tylko po prostu sobie pojechać, bo każda podróż, jeżeli zaczniemy, to jest zawsze coś fajnego i ona może być 10 km za swoim miastem, może być 100 km, po prostu odważyć się i pojechać. A druga rzecz, że tak naprawdę fantastyczny w podróży jest to z jednej strony przewidywalność, ale z drugiej strony taka radość spotkania, o której już tu mówiliśmy, z drugim człowiekiem, gdzie tak naprawdę widzimy, że w sumie jesteśmy wszyscy tacy sami. Czy to mieszkamy w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej. Mamy te same marzenia, te same pragnienia, to samo jest dla nas ważne, to samo nas cieszy i i śmieszy tak naprawdę i dodaje taką fantastyczną wspólnotę i taką radość na co dzień, więc warto z tej radości, takiego radości podróżowania po prostu korzystać, bo to pięknie uzupełnia nas i rozwija. To taka moja. No ja mogę powiedzieć, że trochę prościej. Ja powiem, że no, rower jest bardzo fajnym środkiem transportu, bo tak jak ja to czasami mówię, pieszo też się fajnie chodzi, czy podróżuje się samochodem, tylko że rowerem zajedziemy dalej niż dojdziemy pieszo, a jedziemy tam, gdzie nie jedziemy często samochodem. To też jak gdyby doświadczyłem. No, można mieć samochód terenowy, no ale to też nie wszędzie się da. Rower można nawet wnieść na plecach i sobie z góry zjechać i te dystanse się zrobi naprawdę wiele większe niż pieszo, aniżeli też samochodem. Także tutaj, a to jest w miarę tani sposób. No są rowery i za, nie wiem, 2000 i za 40 000, no, ale, i za 100 zł, ale można kupić tani rower, znaczy tani, po prostu praktyczny, dobry rower i naprawdę wziąć namiot, śpiwór i praktycznie, no, są, zresztą wiecie też sami, że są ludzie, którzy po prostu podróżują po całym świecie za pomocą tylko roweru i naprawdę, no, to jest tani, super środek przemieszczania się. Plus jeszcze tak uzupełniając, że ten rower powoduje, że naprawdę otwierają się drzwi i serca, bo jak idziemy tym samochodem, czy pociągiem, czy autobusem, to zawsze mamy tą szybę, czyli trochę barierę. A ten bo pieszo, tak jak Michał powiedział, no ciężko czasami dojść, żeby się tam przemieszczać w takim jakimś tempie. A ten rower tak otwiera, tak daje bliskość tej natury, że mogę się jej przyjrzeć, tym ludziom spojrzeć w oczy tak po prostu i się do nich uśmiechnąć. I otwiera naprawdę nas i serca i tych ludzi do nas. Bardzo polecam. Byli też tacy, co i szczyty zdobywali z rowerami. Nie wiem, czy słyszeliście? Tak. Ale myślę, że gdzieś tam słyszeliście też. To co? To chyba będziemy, to jest w ogóle tak. Dobre podsumowanie. To jest w ogóle super podsumowanie i jakby bardzo mi się podoba to, jak inaczej Gosia i jak inaczej Michał, jak z różnych perspektyw patrzycie na to podróżowanie i tak się to super dopełnia. My Wam serdecznie dziękujemy za to, czym się z nami dzisiaj podzieliliście. Za wszystkie te historie. Nie rozłączajcie się jeszcze, bo my tylko wyłączymy nagrywanie i tam dogadamy te wszystkie rzeczy. To jeszcze nie było rowerem wodnym. Nie było. A to taki żart. To żarcik. O Jezu, o rowerach wodnych, dobra, to musimy dograć jeszcze jeden. Dobra, to my robimy teraz robimy oficjalne podziękowanie i machamy wszystkim i dziękujemy serdecznie za to, że obejrzeli. Dziękujemy. Ja tutaj płynnym ruchem robię